Teraz chcielibyśmy powiedzieć Wam kilka słów o materiałach, jakich się używa w tapingu, w zasadzie potocznie, o tak zwanych potocznie tejpach. Jak widzicie, gama materiałów jest dość szeroka. Mamy tutaj najróżniejszego rodzaju rolki. Są plastry sztywne, tak zwane sport tape'y, białe, bawełniane plastry, które są nieelastyczne. Służą głównie do stabilizacji stawów, do zmniejszania nadruchomości, do ograniczania, tak jak mówię, ruchu. Jak widzicie, różne rodzaje, różne rozmiary w zasadzie plastrów. Mamy szerokości 2,5 cm, mamy szerokość 3,8 cm i 5 cm. Po co różnego rodzaju szerokości? W zasadzie dla usprawnienia, ułatwienia pracy terapeutom, którzy stosują mniejsze, cieńsze plasterki, wygodniej stosuje się na mniejszych okolicach ciała, jak dłoń, nadgarstek, stopa, większe oczywiście na innych stawach, jak kolano, staw skokowy czy staw barkowy. Kolejnym nieelastycznym plastrem jest plaster power tape, tak zwany, często też tak zwany heavy duty tape, czyli bardzo mocny, nieelastyczny plaster z bardzo mocnym klejem. Jest to taka, można sobie powiedzieć, wzmocniona wersja plastra typu sport tape. To jest charakterystyczny plaster do wielu metod, głównie takich ortopedycznych. Ten plaster powinno się stosować na podkładzie PhysioFix, czyli na takim włókninowym podkładzie z bardzo gęstym akrylowym klejem. Aplikacje tego typu wykonuje się tak, że na podkład wcześniej naklejony na skórę pacjenta naklejamy w odpowiedni sposób, w zależności od metody, bo tak jak powiedziałem, wiele metod korzysta z tego rodzaju materiałów. W odpowiedni sposób naklejamy sobie plaster sztywny na ten podkład. Kolejnymi materiałami, które dają nam różne możliwości, jest na przykład bandaż samoprzyczepny, często zwany potocznie przez terapeutów Koban. To jest akurat opaska elastyczna PhysioCop. Bardzo ciekawy materiał, możemy go zastosować samodzielnie jako po prostu elastyczny bandaż w celu na przykład ustabilizowania danej struktury, bądź jako podkład pod sztywne plastry, prawda? Często się wykonuje aplikacje stabilizujące dla zwiększenia komfortu naszego pacjenta. Można taki bandaż sobie położyć pod sztywne tejpy. Kolejnym materiałem, bardzo ciekawym, myślę, że jest to plaster niezbyt znany przez terapeutów, jest tak zwany PhysioStretch, prawda? Jest to plaster typu stretch tape, czyli w zasadzie, jakbyśmy się dobrze przyjrzeli strukturze tego plastra, można powiedzieć, że jest to taki bandaż z klejem. Warstwa klejowa jest w zasadzie nie taka gęsta jak przy sport tape'ach, dość duże dziurki, bardzo dobrze skóra na tym oddycha, ale z kolei, jeżeli chodzi o stabilizację, jest to bandaż elastyczny, więc on będzie mniej stabilizował niż sztywne plastry sport tape, ale będzie z kolei dawał nam możliwość wykonania takiej aplikacji, która będzie dawała nam opór dopiero w końcu ruchu, czyli część ruchu jest elastyczna i dopiero jak elastyczność tego plastra zostanie wyczerpana w krańcowej fazie ruchu, dostajemy sztywny opór. Ciekawy materiał choćby dlatego, że można go zastosować pośrednio pomiędzy elastycznym, nieelastycznym plastrem, a mocno elastycznym plastrem typu właśnie Kinesiology Tape. Są to plastry elastyczne, bawełniane, bardzo rozciągające się, o dużej elastyczności. Taki plaster jest też nałożony na papierowy podkład, który musimy sobie w pewnym sensie odkleić, żeby zastosować ten plaster. Jak widzimy, elastyczność takiego plastra jest bardzo duża, w porównaniu do stretch tape'u zdecydowanie większa. Widzimy szeroką gamę kolorystyczną tych plastrów. Często pojawiają się pytanie, czy kolor plastra ma znaczenie. Oczywiście nie, to jest tylko i wyłącznie, można powiedzieć, fantazja
terapeuty, który plaster użyje, bądź no, preferencje pacjenta, prawda? Na pewno są rejony ciała, gdzie preferowany będzie na przykład beżowy plaster w kolorze skóry, na przykład aplikacje na twarz na pewno będą wygodniejsze dla pacjenta do noszenia, jeśli plaster będzie beżowy, niż na przykład bardzo jaskrawy zielony. Jak widzimy, też różne szerokości plastrów. Ten sam plaster w szerokości 2,5 cm na pewno wygodniejszy do pracy z małymi dzieciakami, bądź plaster z kolei dużo szerszy, 7,5 cm, który z kolei się nam będzie przydawał przy pracy z dużymi osobami, bądź na przykład w drenażu limfatycznym za pomocą plastra też będzie to wygodniejsze do pracy. Podzieliłbym materiały na takie, które mogą funkcjonować samodzielnie, w sensie naklejone bez baz, a takie, które wymagają ujęcia bazy. Plaster sztywny musi mieć poprzeczne pasmo, do którego jest doklejany. Podobnie jest ze streczem. To są dwa materiały, które muszą mieć bazę. Natomiast samodzielnie na skórze może być naklejony plaster elastyczny, wzmocniony z power tape'em, bądź ewentualnie podkład Physiofix razem z power tape'em. Czyli te zestawy, częsty zarzut do typingu, nie będą powodowały ograniczenia krążenia krwi, gdyż nie mają tych poprzecznych ujęć. Natomiast zakładając lekko bazę przy aplikacjach sztywnych, też unikamy w ten sposób tego problemu z zaburzeniami krążenia.